Przed chwilą powiedziałam, że chwilę ochłonę, wezmę 3 łyki kawy, no i tak zrobiłam, słuchajcie. Ochłonęłam, wzięłam 3 łyki kawy, ciepłej kawy i się zwróciłam na nowo. A teraz te drzwi kolidują wszystko. Ta żabka nie myje stóp. Co to? Co to? Co to? Co to? Ona się pyta, co to? Strasznie, ale przyjemnie. Boże, może się ryj opali w końcu. Hej, dzień dobry, witam się z wami bardzo, ale to bardzo serdecznie. Mamy poranek, nie wiem czy widzicie jaka jest kopuła. Chleb, który wczoraj był przygotowywany, dzisiaj zobaczycie efekty. Folię aluminiową nasmarowałam, ja pierdziele jak to wyrosło, zobaczcie. Podejrzewam, że on by jeszcze bardziej wyrósł do góry, gdyby ta folia tak nie była ściśnięta i nie trzymała tego, także matka jak to rośnie, zobaczcie. Chleb mamy wyciągnięty, położyłam go na desce. Przegniotłam go kilka razy, uformowałam akurat w kółko, dlatego że wkładam do naczynia żaroodpornego, które jest okrągłe, które się nagrzewa w piekarniku 30 minut. I właśnie je teraz wyciągam, przekładam i wkładamy do piekarnika. Od czego by tu zacząć? Oczywiście od początku. Jestem trochę zmachana, dlatego tak mogę wyglądać. Mam kawę, zapraszam was na zobaczenie obiadu, pamiętajcie o tych naleśnikach, bo ja tam później o nich mówię. Link w informacji pod filmem, to są naleśniki życia, więc zobaczcie, ja chwilę ochłonę, oddech wyrównam, wezmę 3 łyki kawy i gadamy dalej. Zacznijmy teraz kwestię obiadową, później mamy troszeczkę rosołku, już przesadziłam, bardzo ładny, fajny, klarowny, w ogóle taki dobry rosół. Naleśnik, który jest dobrze przyjarany, to jest prawidłowy naleśnik. Jak widzicie, moje naleśniki nie są okrągłe, tylko takie śmieszne kształty mają. Jeden mi wyszedł w kształcie liścia monstery, nawet czujecie to? To chyba jakiś znak, żeby w końcu zwolnić. I mięso z rosołu, tu była kaczka, indyk, kurczak i troszeczkę wołowiny. Wzięłam kilogram, takie małe opakowanie, tam jest chyba kilogram, tak? Tak mi się wydaje. Kapusty kiszonej, dosyć spora cebula, marchewka, też taka dosyć większa. Miałam jeszcze w lodówce pieczarki, więc wszystko po prostu przesmażyłam porządnie. Wyprawiamy solą, pieprzem i to jest taki w sumie farsz a la na krokiety, nie? Albo taki na szybko właśnie zdrowszy trochę bez obsmażania, albo część obsmażę, zobaczymy. I słuchajcie, tutaj jest obiad z wczoraj. I to się nie zmarnuje, zrobimy to jutro, tylko po prostu przesunęłam dni, bo już nie mogliśmy wytrzymać i dzisiaj koniecznie musiały być naleśniki, ale to będzie jutro i tak wiem, bardzo oryginalnie przykryłam folią. No cóż, takie życie, na razie idziemy do lodówki. Przepraszam, otwierając przed chwilą śmieci, bo wyrzucałam jedną rzecz, kapusta miała pół kilograma, nie kilogram. Co do naleśników, to są najwspanialsze naleśniki, już możecie znać tą melodię, będzie link w informacji pod filmem. Ja tym razem zrobiłam je na maślance. Uwielbiam, jak w cieście naleśnikowym jest coś kwaśnego w środku. One są idealne i na słodko, i na słono. To są uniwersalne naleśniki, które są bardzo delikatne. Ciasto musi być dość płynne, żeby nie było za dużo mąki, żeby one nie były takie zbite. Są najlepsze naleśniki na świecie. Naprawdę. To jest przepis mojej teściowej, link w informacji pod filmem. Ja tam robię na jogurcie naturalnym, dzisiaj zrobiłam na maślance. Możecie zrobić na śmietanie, jak macie. Coś kwaśne wrzućcie. No rewelacja. Ryszard, ja rozumiem, że on jest z tobą. I wy obydwaj ze swoimi obydwoma brzuszkami jesteście głodni. Ryszard. Bazyl, obiad za 2 godziny dokładnie, jest 11:20, to przepraszam, za godzinę 40 minut. No, laurki pisaczek, możesz sobie trochę podgryźć. Patrzcie, oni są chyba głodni. Przed chwilą powiedziałam, że chwilę ochłonę, wezmę 3 łyki kawy, no i tak zrobiłam, słuchajcie. Ochłonęłam, wzięłam 3 łyki kawy, ciepłej kawy i się zwróciłam na nowo. Teraz druga akcja, nie chce mi się wstawać do lustra, więc zobaczycie tutaj trochę wymiętolony mój brzuch. To jest piżama z Sinsaya. Zaraz zobaczycie kilka rzeczy, które zamówiłam Laurce, bo mają bardzo fajne rzeczy z Disneya teraz, zresztą wszędzie. I ten róż, i ten fiolet, i ten róż. Kocham te kolory. Zobaczcie, co przyszło w zamówieniu dla Laurki. No i mamy właśnie zamówienie z Sinsaya. Ostatnio zamówiłam Laurce, bo jest Bambi i mają bardzo fajne ciuszki, ubranka. Nie wszystkie były dostępne i powiem wam, że ja wam mówiłam nawet, że ubrania w Sinsaju zamawiam zawsze Laurce rozmiar większy. I tu pozamawiałam 92. I na przykład to 92 rzeczywiście jakoś jest nagle chyba 92. Bo według mnie dużo rozmiarów mieli zaniżonych. A tutaj jak widzę to na żywo, to widzę, że takie jest normalne 92 i takie trochę przydurzałe. No ale dobra. Bluza kosztowała 29, no 30 zł. Zobaczcie jaka piękna sukienka. No po prostu przeurocza. I też mam 92 i powiem wam, że no takie ostre 92. No chyba, że jak założymy, no to będzie inaczej to wyglądało, ale przepiękna. 26 zł. I jeszcze jedną mamy
taką ala, jak to się nazywa, z baskinką, trochę wygnieciona i ona jest w cenie 16 zł i mamy dwie pary butów, zobaczcie, balerinki, do czego to doszło, żeby dziewczynka już miała balerinki, patrzcie, jakie przepiękne, mamy balerinki i mamy jeszcze jedne cichobiegi, no bo przecież mama ostatnio, jak zamówiła te dwie pary, to były w rozmiarze 23, a dziecko nosi w rozmiarze 21, nie rozumiecie ten klimat? Kto oglądał vloga, ten wie, o co chodzi. No, także mamy jeszcze takie. A ceny już wam mówię. Balerinki 30 zł, a te 36. Też ładna. Kurczę. Jezu, jak mi jest gorąco. Ej, no i chodzę w tej piżamie. No tak, nie wyprałam jej w dupie, to mam. Podobno już idzie wiosna. No poranki i wieczory będą jeszcze chłodne, no bo taka to jest popieprzona pora roku, taki etap. I właśnie tego nienawidzę w przejściu, że właśnie rano potrafisz wyjść opatulona w szaliku, w kurtce, a po południu możemy wracać na przykład na krótki rękaw, bo jest tak gorąco. Pamiętam, jak się chodziło do szkoły, nie? To rano człowiek tak poubierany, czopka na łbie, wszystko tutaj, bo było tak pieruńsko zimno, wracaliśmy i ten plecak, te kurtki, te bluzy w tym pęku się niosło, bo było tak gorąco, że nie szło wytrzymać. Nigdy nie lubiłam tego, wiecie, nawet za dzieciaka, bo okropne to jest. Założyłam sobie leginsy i chodzę dzisiaj w tej piżamie. Słuchajcie, teraz przejdźmy do tego, że jutro jadę do lekarza, bo ja miałam kiedyś. To jest, wiecie co, ja nie będę tutaj opowiadać, tylko ja powiem w skrócie, o co chodzi. Ja miałam, nie wiem, w 2008 czy w 2009. Nie pamiętam teraz, no ale to był grudzień, to był 1 grudnia 2008 albo 2009, chyba 8. I ja miałam wypadek samochodowy, nie z mojej winy i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, ja miałam połamaną rękę, dlatego mam tutaj bliznę. Tu potem mam następną bliznę, której wy pewnie możecie nie zobaczyć. I potem mam tu w zgięciu taką dużą jeszcze, o, widzicie? Ja wiem, że te blizny można sobie tam pousuwać i tak dalej, ale moje ciało ogólnie ma tendencję do bliznowców właśnie i one mi się tak po prostu rozchodzą. Ja już kiedyś miałam to zmniejszane, ona mi się nadal, no dobra, no nieważne, no nie będę się tutaj zagłębiać. Więc dobra, dajmy na to, że to był chyba 2008 rok, mi się tak wydaje, bo ja prawo jazdy mam od 2009, a to było rok wcześniej miałam ten wypadek samochodowy, a rok później zdałam prawo jazdy, więc mi się wydaje, że to był 2008. Matko, to już tyle lat? Ja cię kręcę, jak ten czas leci. Ja mam do tej pory tutaj w ręce, nie wiem jak to się nazywa, więc będę mówiła po swojemu. Kto wie o co chodzi, ten wie. Te pręty, śrubeczki. Ja miałam skręcaną tą rękę, nie? Miałam tak połamaną, że miałam tu skręcaną, tu mam takiego długiego pręta i tu w łokciu też mam poskręcaną. W sobotę kucałam sobie przy zamrażalniku, nie? No po prostu, no kucam, nie? I ten, patrzę co jest w szufladzie tam na dole, bo na dole mam szufladę, nie? I chciałam wstać. I nie to, że się, wiecie, przewróciłam, ręką potknęłam, znaczy podparłam, czy coś takiego, tylko po prostu chciałam wstać do góry. Jak ona mnie zabolała. Ona mnie zabolała w tych samych dwóch miejscach, które mnie tak bardzo, ale to bardzo wtedy bolały. Normalnie przed oczami miałam znowu ten, nie ten wypadek, tylko ten ból, ten okropny ból, z którym walczyłam przez kilka lat. To było niesamowite. Poczułam wszystkie dolegliwości. Takie, jakie miałam, takie pieczenie, taki ból. No, ja nie umiem wam tego opisać. Po prostu, kto miał jakiekolwiek złamania, takie, gdzie nie mógł spać po nocach, bo go rwały ręce, czy tam noga, czy cokolwiek innego, ten będzie mnie rozumiał, bo to było po prostu straszne. Ja pół roku byłam na zwolnieniu lekarskim i w ogóle ja później nie mogłam tego przedłużyć, bo tam było do pół roku. Ale mój stan mojej ręki był taki, że słuchajcie, jak ja wróciłam do pracy, ktoś się o mnie niechcący otarł, uderzył niechcący. No po prostu łzy to mi same leciały. Tak. Ogólnie z tą ręką to było tak, że ten wypadek był dla mnie do tej pory tak traumatyczny, że ja wam mówiłam jakiś czas temu, że ja samochodem się nie boję jeździć, jako ja, bo ja uważam, że mam władzę, mam rządzę tym samochodem i że mam większe poczucie bezpieczeństwa, bo ja go prowadzę. W momencie, gdy usiądę z najlepszym kuźwa kierowcą na świecie, jako pasażer, a nie daj Boże z tyłu, to jest po prostu koniec. No jest po prostu wewnętrzny koniec. Od razu, no zobaczcie, minęło tyle lat, a ja cały czas mam taką traumę. Jak wsiadam ja, to możemy jeździć, słuchajcie, nawet 24 godziny samochodem. Ale jak ja mam jechać z kimś 3 km samochodem, ja po prostu jestem chora. Jestem spocona. Jest jedna taka największa trauma, jaka mi do tej pory została po tym wypadku samochodowym. Druga była taka, że ja przez kilka lat dochodziłam do siebie. No nie wiem, ze 3 lata. To było straszne, słuchajcie. A pierwsze pół roku ja największemu wrogowi nie życzę. Naprawdę. Znaczy nie, może wiecie co, Putinowi to tak może bez skrupułów nawet, żeby sobie ze dwie tak złamał i ze dwie nogi jeszcze. Jak się człowiekowi źle nie życzy, to tak niestety mamy jedne takie coś na świecie, któremu można by było troszeczkę. No dobra, no nieważne. W tej mojej ręce miałam kilka takich punktów, które mnie zawsze tak bolały, i właśnie
Znowu mnie to tak boli, ale przez te pierwsze 2 godziny, to uwierzcie mi, że ja miałam wszystko przed oczami. Ja mówię, Boże, nie, znowu ten ból, to wszystko wraca. To mówię, nie, ja tego nie wytrzymam. Pierwsze pół roku, jak ja chodziłam z tą chustą na rehabilitację, bo ja tą rękę miałam taką wiotką, te mięśnie były, wiecie, pozrywane, to było straszne. Pod względem bólu to było najgorsze. No, wtedy pół roku mojego życia, naprawdę. Ja nie mogłam po nocach spać. I teraz słuchajcie, jutro jadę do ortopedy. Ja wam teraz opowiem historię krótką, jak to wszystko wyglądało z tą moją ręką. I prosiłabym was, jeżeli ktoś z was miał taką samą sytuację i przez tyle lat ma coś gdzieś włożone i wyszły jakieś komplikacje, to proszę was, nie piszcie mi o tym. Ja wiem, że byście chcieli napisać to z dobrego serca, tak? Że na przykład mieliście taką i taką sytuację, Karolina, jedź szybko do lekarza, zbadaj to i tak dalej. Tak, jutro jadę, ale nie chciałabym, bo ten vlog oglądacie dzisiaj, czyli w poniedziałek, a ja jutro jadę do lekarza. Więc nie chciałabym wejść w komentarz i przeczytać jakąś straszną historię. I nie spać w nocy i się denerwować i stresować. Pojadę jutro do lekarza. Jeżeli się będzie coś działo, to się dowiem od lekarza. Rozumiecie, o co chodzi? Więc bardzo prosiłabym o uszanowanie mojej decyzji. I ja wiem, że takie historie wynikają z dobrego serca, ale takie historie mają wpływ na psychikę drugiego człowieka, który boryka się z tym, nie wie, co się dzieje i możecie go niepotrzebnie zestresować. Więc chciałabym, żebyście to uszanowali i nie chciałabym przeczytać dzisiaj jakieś historii. Jutro możemy sobie już napisać, jak już będzie po wszystkim. Mam nadzieję, że będzie wszystko dobrze. No, jeżeli coś się będzie działo, no to będziemy, słuchajcie, no z lekarzem myśleli, co dalej. To znaczy, no on będzie myślał, co dalej, bo ja pewnie to bym powiedziała, że no wszystko jest w porządku. Z tą ręką było tak. Ja pracowałam, byłam pół roku na zwolnieniu. Wróciłam do roboty. Chodziłam na kontrolę, tam miałam wyznaczone i robiliśmy zdjęcia tej ręki cały czas. Chodziłam na kontrolę. I tak nie chcę was skłamać, ale wydaje mi się, że może ze 3 lata chodziłam na kontrolę tej ręki. No i potem już nie pamiętam po jakim czasie, no nie będę wam mówić. Przyszedł moment, że właśnie mój ortopeda mówił właśnie już od samego początku o tym, że przyjdzie moment, w którym będziemy chcieli to wyciągnąć, nie? Żeby to nie się działo już. No i wiecie jak to jest, pracujesz, byłeś pół roku na zwolnieniu, no i teraz, żeby to wyciągnąć, no to trochę na zwolnieniu też trzeba posiedzieć. To nie byłyby pewnie 3 tygodnie, tylko nawet więcej. Zależałoby też od stanu tej ręki i tak dalej. No nie będę tutaj tłumaczyć. No w ogóle ja, moja ręka bardzo długo dochodziła do siebie. Przewidywany czas był orientacyjny. Mogło to być nawet ze 3 miesiące. I wiecie, jak to jest. No nikt nie chce się narażać w pracy. Oczywiście, gdyby to zagrażało życiu, to też jest inna kwestia, inna strona medalu. Ale dobrze wiemy, jakie mamy czasy. To było też, zobaczcie, ile lat do tyłu. I realia po dzień dzisiejszy są takie, że nikt nie chce się narażać, chodzić na kolejne zwolnienia, bo zależy ci na pracy i tak dalej, i tak dalej. Więc rozumiecie chyba też moją postawę wtedy, jak chodziłam na te kontrole. Ortopeda mi mówił, że jest wszystko w porządku. No i ja do niego mówię, że na razie mówię, to jeszcze nie jest odpowiedni moment, żebym mogła znowu sobie pozwolić na zwolnienie, no bo nie chcę się narażać i nie chcę stracić pracy niechcący. Wiecie, jak to było? Tym bardziej, że był moment, w którym właśnie czekałam na przedłużenie kolejnej umowy. No to on stwierdził, że dobra, no okej, no nic się nie dzieje, robimy kolejne kontrole, no i jak przyjdzie ten odpowiedni moment, że mogłeś na to zwolnienie, no to się umówimy i wyciągamy to, nie? No i potem pamiętam, po jakimś czasie przyszłam do niego znowu, no i mówię mu, że jeszcze, no już mi przedłużyli tą umowę, ale no tam jest dużo ludzi i tak dalej, nie ma jakieś na zwolnienie i to i tamto, no wiecie, znacie tą melodię, nie? To tak jakbyście chcieli wziąć urlop, to jest to samo. Coś, co ci się należy, dają ci z wielką łachą, a jak pójdziesz na zwolnienie, to w ogóle jesteś pierwszy do odstrzelenia, bo przecież człowiek nie może nigdy w życiu na nic zachorować, prawda? Są tacy, co sobie lecą w kulki perfidnie i co chwilę chcą zwolnienie i tak dalej, nie? Zna się takich. No ale dobra. No i wtedy pamiętam, przyszłam do niego i on do mnie mówi: no to jest wszystko w porządku z tą ręką, dobra, jak na razie nie możesz, no to będziemy kontrolowali dalej i po prostu wyciągniemy wtedy, kiedy przyjdzie na to odpowiedni moment. Ja chodziłam cały czas na te kontrole, nie? No i po prostu w pewnym momencie przestałam na to chodzić, no bo wiecie, ktoś ci powiedział, że wszystko jest w porządku, nic mnie nie bolało, już naprawdę, bo to było tak gdzieś po 3 latach, wszystko było w porządku, dopiero zobaczcie, po 3 latach mi się wszystko unormowało, gdzie przestało mnie to boleć. Już tak fajnie, że ja nigdy, ani razu, powiem wam szczerze, nie odczuwałam bólu na zmianę pogody, czy coś takiego, nigdy, serio. Ja wiem, to może przyjść z wiekiem, nie? To nie jest powiedziane. I na starość mogę dopiero zacząć cierpieć, także no ja jestem przygotowana na to, no, no niestety takie jest życie, takie są realia po takich wypadkach i tak może być. Ale dzięki Bogu ja na razie nigdy w życiu nie odczuwałam żadnego bólu. I po tym takim czymś, co mi się stało w sobotę, do tej pory cały czas bolą mnie te dwa głupie moje miejsca, które mnie wtedy tak bolały. To nie jest jakiś straszny ból, ale jednak nie bolała mnie ta ręka przez tyle lat i tu się coś zrobiło i chcę jechać na kontrolę. Teraz zobaczcie moją witrynkę, która w końcu została złożona.
Tam jeszcze będzie dużo zmian i na niektóre rzeczy musimy długo poczekać, bo były zamówione z AliExpress i inne z Castorama, ale okazuje się, że zamówienie zostało wydłużone. Także jeszcze musimy sobie z miesiąc poczekać, ale będziecie wiedzieli, jak mniej więcej to będzie wyglądać i jaki mam tam zamysł i pomysł. I wszyscy razem nie będą siedzieli, o czym też mówię dalej. A ja jeszcze muszę wstać, posprzątać jedną rzecz, zaraz wstanie laurka i zaraz widzimy się po witrynie z laurką. Nie? Nie, on mówi, że nie. A chciałam ci zadać pytanie, czy coś malujesz, bo chciałam ci przynieść pisaka, jak nie masz. Mir się tu wyłożył na macie, ale powiedział, że nie. No to jak Mir mówi, że nie, to znaczy, że nie. A teraz przed Państwem moja witryna z kwiatami, którą czeka jeszcze bardzo, ale to bardzo dużo pracy. To jest witrynka z IKEA, ona się nazywa chyba Detolf. I słuchajcie, w ogóle drzwi zrobiliśmy z tej strony i to jest dupa blada, ale nieważne. Ale co Wam powiem, to tą witrynę składaliśmy no niecałą godzinę czasu. No tak ze 40 minut, a to malutkie coś. Laurki kuchenka, ja mówiłam wam, że Dawid skręcał 2,5 godziny. To była masakra. To było tak dużo śrubek, że to jest po prostu obłęd. Po złożeniu tego Dawid stwierdził, że IKEA ma jednak bardzo dobrze instrukcje rozpisane i łatwo składa się meble. Plan działania tej witryny jest taki, że ani dzisiaj, ani jutro nie mam czasu. Muszę je wszystkie poprzesadzać. One się już zaklimatyzowały w domu i teraz akcja jest taka. One są włożone byle jak. To nawet nie patrzcie, nie zwracajcie na to uwagi. Marancia, nowego liścia masz. Niedługo się. O, tam też. Tamte. O, jak fajnie. Trzeba je poprzesadzać. Mam zamówione oświetlenie z AliExpress, bo było naprawdę zarąbiste i nawet nic nie trzeba lutować, kombinować. I cena była też super. Jak przyjedzie, to tutaj będą oświetlenia na półkach. Półek nie będzie szklanych, półki są zamówione z Castoramy. Taka kratka, która będzie przepuszczała powietrze tutaj w tej witrynie. Mam ten wentylatorek taki i jeszcze mam taki fajny mały nawilżacz powietrza, który tutaj możemy sobie włożyć. I tak, ja teraz wiem, że te kwiaty, które tutaj są, nie wszystkie potrzebują takiej wilgotności, nie wszystkie potrzebują takiego przepływu powietrza. I nie wszystkie potrzebują takiej ilości światła, jaką tutaj będziemy mieli. Także dlatego na razie w tym momencie oni tak tutaj stoją. Ja ich tutaj doświetlam po prostu z boku na razie lampką. Niestety lampka z AliExpress przyjedzie za miesiąc, bo ja myślałam, że jednak będzie taniej i fajniej zamówić u nas LEDową i zrobić samemu, ale powiem wam, że nie. Odkryłam na AliExpress bardzo fajne rozwiązanie i stwierdzam, że tam lepiej to zrobić. I niestety dostawa jest dopiero przewidziana na 14, słuchajcie, tego, co jest następny kwiecień. No, także nie wszyscy będą tutaj siedzieli w tym klimacie, bo nie wszystkim taki klimat tutaj będzie odpowiadał, ale wszyscy ci kandydaci, którzy się do tego nadają, tu będą siedzieć. Także ja na razie sobie zrobiłam taką tańszą wersję, bo ta witrynka jest tańsza, ona kosztuje, teraz była jakaś promocja na nią, tam nieduża, ona chyba kosztuje 233 zł i chyba góra jest do wyboru czarna albo biała, no ja wzięłam sobie białą. Z tymi drzwiami to ja byłam taka przymglona. Wiecie, dlaczego one się otwierają w tą stronę, a nie w drugą? Oczywiście można to przełożyć, nie? Bo to jest do zrobienia. Tylko na razie się nikomu nie chce. Lepiej Dawida nie drażnić. Damy mu jeszcze z tydzień, niech odpocznie i wtedy zakomunikujemy mu, że fajniej mi było, jakby te drzwi chyba były jednak w tą stronę. I moim zamysłem było to, żeby ta witryna stała przekręcona w tą stronę. Że drzwi były tu, wiecie, nie tu, tylko że drzwi były tu. 24 godziny ta witryna tak stoi. Ja mówię, kuźwa, przecież ona powinna stać przodem tu, nie? A nie w tą drugą stronę, że drzwi tu. No i dlatego jak sobie wymyśliłam, że będzie stała w tamtą stronę, no to te drzwi się otwierały tutaj, na tą ścianę, nie? A teraz te drzwi kolidują wszystko. Ta żabka nie myje stóp, uparła się no i już. Na, żabka nie myje stóp. Mama, co ty śpiewasz, nie? Teksty piosenek dla dzieci, powiem wam, że są niektóre powalające. Ta żabka nie myje stóp. Co to? Co to? Co to? Ona się pyta, co to? Muminki? No? Tu ruszamy. Tu, brawo. Tak? Zobacz, jaki wicher na głowie. Co to się stało, dziewczynko? Co to, matko, ona się zmartwiła? Kto to jest? Uuu. Kto to jest? Uuu. Kto to jest? Zobacz. Nowe buciki dla Laurki. O kurczę. O kurczę. A dodaj butelkę na razie. Mama potrzyma. No papci, słyszycie? Bo ona na wszystkie buty mówi papci. Także tak jeszcze.
Papci, chodź, przymierzymy. Balerinki pierwsze, chodź. Założymy na nóżki. Poszła w balerinach. Babci. No papci, tak? Słyszycie? Papci. No papci. Zobaczcie, jakie baleriny. I te... A ona już ubrane buty, bo ona już idzie na dwór, patrzcie. Papa. Pa. No ona już idzie na dwór, widzicie? Ona już się szykuje na dwór. Chodź, idziemy zobaczyć, bo... Ty... No to idź do babci, bo ona idzie do babci z tamtej strony. Ja idę zobaczyć, co kurier zostawił. Idziemy, papa. Pa. No chodź. Wychodzisz? Ole, świeci, zobacz. Zobaczcie. Mama zrobiła. O, już sobie sama zepsułam. Coś mi nie idą te foremki. Nie? O. No, teraz ty zrobisz lepszą, co? Czy nie? Ona nie wie, widzowie. Ona na razie wysypuje piasek z piaskownicy. Chyba jest za dużo. O kurczę, zobaczcie. Czułki będą atakowane. Wiecie co? Tutaj, w tym miejscu, jak mamy piaskownicę, jesteśmy zasłonięci tujami. Zasłonięte tujami. To powiem wam, że jest bardzo ciepło. Ale w momencie, gdy chodzimy, to jest zimno, strasznie zimno. A tutaj jest po prostu takie kidołek i takie zagrodzone. I jak słońce świeci, to naprawdę można na krótki rękaw dzisiaj. Ale w momencie, gdy się pójdzie dalej i nawet słońce świeci, to jak zawieje, to jest takie zimne to wiatrzysko, że... Strasznie, ale przyjemnie. Boże, może się ryjo pali w końcu. Które? Co chcesz? W konewkę może? Nie. Nie, konewka nie, nie? Po co nam konewka? A nie wiem, czy widzicie? Tutaj jest taka duża paczka i to jest lustro do łazienki. Czujecie to? Nareszcie. Widzę. Co ty mówisz? Patrzcie, widzicie? Jest biała. Ona się najbardziej tu przyczaja. Żeby zamiast z tej kretowiny, w której siedzi, zrobić sobie kuwetę z piaskownicy, więc dobrze, że nasza ma... Co? Ona by chciała, żeby hał hał przyszło. Kuźwa, ile tych kotów. No. Ale dziewczynka jest bardzo delikatna. Jak bierze na przykład do buzi piaseczek, to jest mniam mniam. Ale jak poleci... No, widzicie? Ale jak poleci na spodenki, to jest krzyk. A już... Proszę. Ona miesza zupę. Ciop, ciop. Proszę. Ciop, ciop, ciop. Wizyta u lekarza potwierdzona. Jutro jadę. Także dzięki serdeczne. Podobno jaki poniedziałek, taki cały tydzień. Jeżeli macie ochotę i życzenie, to subskrypcja, kciuk do góry. Widzimy się jutro. Do zobaczenia. Cześć. I oczywiście trzymajcie kciuki, żebym się nie denerwowała i żeby było wszystko. What's your story? What's your sign? It's like we're twin flames in a different life. Deep connection, lights a spark. It's like you know me in the depths of my heart. We're dreaming.